Ale to przyjemnie chrupie. Sama zabawa. Teraz mówią, że to jest taka pora roku, w której właściwie nic się nie dzieje, że to wszystko jest takie uśpione, a niektórzy nawet twierdzą martwe. Ale przecież fabryka, prawda, przedstawienie cały czas trwa. A zaraz, czarnoziem. I to jaki? Wyeksploatowane. I w związku z tym musi odpocząć, w związku z tym mikroorganizmy robią swoje. Chemiczna fabryka cała w środku przygotowuje się do następnej fazy. W jakim sensie, przepraszam, chemiczna? No, jak to? Przecież gleba to jest fabryka. Zdajesz sobie z tego sprawę. Opanowana przez przyrodę przed milionami lat i doskonale działająca do dziś. Na razie przygotowuje te środki, które później będą używane przez rośliny jako tworzywo do wytwarzania bardzo potrzebnego nam białka, a później pojawi się wiosna, zazieleni się to wszystko, później wzrośnie i znowu będzie chlebek. W tym sensie chemiczna to ona nie jest. Ona jest chemiczna w tym sensie, że gdyby tak naprawdę dokonać poważnej analizy tego, co tu jest w środku, okazałoby się, że rola tych mikroorganizmów, biologii, tych całych mechanizmów naturalnych jest znikoma. Że tak naprawdę... Tysiące lat przecież. Tak, i po tysiącu latach się okazało, że dzisiejsze potrzeby, jakie mamy, absolutnie nie mogą być zaspokojone przez to, co potrafi zrobić biologia. Tutaj jest przede wszystkim chemia, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, odżywki. Najbardziej wyrafinowane twory współczesnej chemii po to, żeby można było zaspokoić głód świata. Współczesnej chemii? Bo inaczej po prostu mam wszyscy umarlibyśmy z głodu. Znowu trujesz i to dosłownie. Trujesz dosłownie, ale niestety tak. Nie. Otóż tak może bywało i kiedyś, ale dzisiaj, o czym zresztą będzie się bardzo łatwo przekonać, współczesna chemia stosowana dla potrzeb rolnictwa jest po prostu bezpieczna, bo nauczyliśmy się jej rozsądnie używać. I rzeczywiście teraz to wszystko jest uśpione, ale obudzi się niebawem. Fabryka chemiczna pracuje pod warstwą śniegu. Zima, bezlistne, nagie drzewa, blade zimowe słońce, zmarznięta ziemia i śnieg. Dla rolnika to jakby koniec, a jednocześnie początek. Czas między zbiorami a siewem, czas odpoczynku. W odwiecznym cyklu przyroda sama ustaliła ten rytm. Daje wytchnienie drzewom, odpoczynek glebie. Wspomagana miliardową armią mikroorganizmów przetwarza to, co niegdyś było zielenią pól i sadów, organiczną pożywkę. Pracowicie budowane struktury tkanek roślinnych znów rozpadają się w pył mineralnych drogin. Przyroda czeka, regeneruje swe siły do kolejnego zrywu, w dniu, w którym nadejdzie wiosna, a z nią ciepłe i słoneczne dni. W biologicznym zegarze wybije godzina zero, ruszy lawina życia. Wszystko nagle stanie się zielone, zakwitną kwiaty, drzewa wypuszczą nowe pędy, ziarna ukryte w glebie nieśmiało wysuną kiełki, pojawią się owady, wyjdą z ukrycia zwierzęta i ruszą maszyny. A potem ziarnko po ziarnku, pracowicie i systematycznie te pola zamienią się w uprawę. Pomiędzy grudki ziemi trafi najlepsza część ubiegłorocznego plonu. Już dawno nauczyliśmy się podglądać przyrodę, wybierać co najlepsze, krzyżować i znów wybierać. Od zarania swych dziejów, od chwili, w której z pasterzy staliśmy się rolnikami, chcemy z każdego kawałka ziemi wydobyć jak najwięcej. Próbujemy zmusić naturę do wysiłku ponad miarę, a jednocześnie ulegamy jej prawom i losowi. Czekamy na urodzaj.
Pełne, nabrzmiałe kłosy, duże, zdrowe ziarna. Produkt natury i jednocześnie intensywnej uprawy. Owoc milionów biochemicznych przemian. Budowla skonstruowana z niezliczonej ilości białkowych cegiełek. Struktura pełna minerałów, witamin, cukrów. To podstawa egzystencji dla zwierząt i ludzi. Zbudowana tak jak wszystko z atomowych struktur. W mikroskopijnych fabrykach chemicznych trwa ciągła przemiana. Z wody, dwutlenku węgla i soli mineralnych w procesie fotosyntezy powstają węglowodany. Stanowią źródło energii i budulec dla innych związków organicznych. W swej istocie to misterium przyrody jest pasmem reakcji chemicznych. I chemii roślina potrzebuje najbardziej. Nie będzie rosła bez wapnia, potasu, żelaza, magnezu, fosforu, a przede wszystkim azotu. Dostarczamy jej tego, co trzeba, ale i to nie wystarcza. Roślina ma swoich wrogów. Na pomoc wzywać musimy chemię. Środki owadobójcze, chwastobójcze, fungicydy, regulatory wzrostu. Dlatego też w wielu laboratoriach na świecie poszukuje się substancji, które są biologicznie aktywne. Jest to zadanie niezwykle trudne. Badania trwają 5, 10, 15 lat. Wśród 15 tysięcy nowo stworzonych związków chemicznych zazwyczaj trafia się tylko jeden o poszukiwanych własnościach. W tym jednym laboratorium przeprowadza się rokrocznie 10 tysięcy syntez i nigdy nie ma pewności sukcesu. Nikt nie jest w stanie przewidzieć zachowania się nowej substancji w systemie biologicznym. Tak więc próbuje się najpierw w szklarniach. Różne gatunki roślin, szkodników, pleśni. Każda tacka to zaburzony ekosystem w mikroskali. Dziesiątki tysięcy oprysków. Co kilka minut w maszynie zmienia się związek. A potem trzeba cierpliwie czekać. Obserwacja trwa dni, tygodnie, a bywa, że miesiące. Tysiące tac, doniczek i palet z roślinami. Na każdej dokładna metryczka. I bywa, że nagle jakaś substancja skutkuje. W tym przypadku znaleziono środek niszczący rośliny. Nie wszystkie, lecz tylko te o wąskich i długich liściach, takich właśnie jak u wielu uciążliwych chwastów. Obserwujemy to, co naprawdę trwa 7 dni. Właśnie tędy przenika do wnętrza rośliny toksyczna substancja. Dostaje się do każdego zakątka rośliny, niszczy kłącza, pędy, pączki i łodygi. Zabiegi agrotechniczne wspomagają działanie. Wszelkie odrosty giną całkowicie. Znaleziono sposób nie tylko na jeden chwast. W badaniach laboratoryjnych wykorzystuje się dziesiątki pokrewnych gatunków z całego niemal świata. Sprawdza się skuteczność w różnych stadiach ich wzrostu. Filmowa obserwacja z 4 tygodni.